Witam Was serdecznie. 20 września, godzina 10. Zaczynamy przegląd rynków i analizę techniczną. Co w dzisiejszym odcinku się znajdzie? W dzisiejszym odcinku znajdzie się na początku informacja o dniach otwartych w społeczności Trade Wars. Później krótki przegląd moich analiz poprzednich, co mówiłem, gdzie jesteśmy, co się wydarzyło od tego momentu, czy miałem rację, czy być może jej nie miałem. A w dalszej części przejdziemy do analiz, czyli do DXY. Bez tego nie można moim zdaniem dzisiaj zaczynać żadnej analizy. Do Bitcoina i tutaj popatrzymy sobie właśnie, co Bitcoin w tej chwili robił w kontekście tego, co zrobił w ostatnim czasie, bo myślę, że tu podgrzał serca i umysły wielu inwestorów i traderów. Podgrzał w sensie takim, że wystraszył, nie podgrzał w sensie takim, że tu emocje w związku z euforyczne, w związku ze wzrostami oczywiście wystraszył. Ale strach jest dobry. Od razu mówię, strach jest dobry dla mnie i dla traderów, i dla profesjonalistów. Strach na rynku jest dobry. Najgorzej jest wtedy, kiedy na rynku nie ma żadnych emocji. Wtedy nie ma co handlować. Jak jest strach, jak jest chciwość, to handel kwitnie. Na przykład teraz mamy strach na Bitcoinie, ale w Luncu ostatnio mieliśmy chciwość. Pamiętacie w Luncu chciwość? To będzie nasz następny coin do przeanalizowania. Czyli zajrzymy do Lunca, tam Lunc trochę stygnie, już nie jest tak ciekawy, jak był wcześniej. Kto miał na tym się dorobić, to się dorobił, zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. Ale zobaczymy, czy jeszcze coś z tej gąbki da się wycisnąć tutaj. Zobaczymy, czy są szanse. Także Lunc będzie następny. A propos Lunca, przypominam, że okładkę tego nagrania, wielkie zakupy Lunc, jak tłum kupował, tak? W szczytach, prawda? Tak specjalnie to podkreśliłem, że tłum kupował w szczytach. Dobra. Co później? Później przejdziemy sobie do srebra i do złota, bo tutaj dość ciekawe, interesujące zachowanie srebra, moim zdaniem długoterminowe, no krótkoterminowe trochę gorzej, bo próbuję tu od rana handlu i trochę mi nie wychodzi. W ogóle ten tydzień jest jakiś taki paskudny handlowo, no ale tak bywa też. Więc popatrzymy sobie na srebro, popatrzymy sobie na złoto. Co może zrobić złoto, jakie są silne, jakie słabe strony tych dwóch walorów, jeśli chodzi o moje projekcje. A na koniec zajrzymy sobie do listy kapitalizacji i zobaczymy, co tutaj ma najlepszą zmienność do góry i do dołu. Być może coś będzie warte zainteresowania. Widzę, że tutaj dzisiaj 3DZ się wybija do góry w ciągu 7 dni, przepraszam, nie dzisiaj, tylko ostatnie 7 dni. A jeśli chodzi o spadki, to się chyba tutaj nic specjalnie nie kreuje. No, Luna i RVN cały czas pod naszym nadzorem w Discordzie. Ravena nawet handlowaliśmy na long ostatnio, przed zawróceniem. Dobra, to Ravena dorzucimy, pokażę Wam, co się tam wydarzyło. Także zapraszam do dzisiejszego nagrania i słuchajcie, zaczynamy. Bitcoin. Jak wyglądała moja ostatnia analiza? Jak wiecie, w dużej mierze analizujemy rynek kryptowalut i Bitcoina, zwłaszcza kieruję to do osób nowych, ale wychodzimy również poza, jeżeli jest taka potrzeba, albo jeżeli gdzieś tam się trafiają okazje. W tej chwili Bitcoin i pozwólcie, że odtworzę Wam niespełna może 2 minuty, czy około 2 minut nagrania z mojej ostatniej analizy. Nie będę tego odtwarzał w całości, bo byłoby zbyt długo. Jeżeli ktoś chce w całości, to 13 września, czyli tydzień temu, zapraszam, możecie też tydzień temu sprawdzić, co mówiłem 2 tygodnie temu. Oczywiście to nie jest też tak, że będę miał zawsze rację, bo od razu zaznaczam, że tak się nie da. Będę się też mylił, ale włączam Wam kawałek teraz, żebyście zobaczyli, żebyśmy od tej analizy ubiegłotygodniowej zaczęli analizę z tego tygodnia, bo to jest pewien ciąg zdarzeń, będziemy dalej to, uwaga, będziemy to dalej analizować, czyli włączam start. Teraz uważajcie, docieramy do pierwszego ograniczenia dla tych wzrostów, czyli w tej chwili cena tu, gdzie się znajduje, może nawet jeszcze nie, ona jeszcze nie zaliczyła tego miejsca, jeszcze trochę brakuje, ale to jest już kwestia niewielu dolarów. W tej przestrzeni, czyli w przestrzeni nad obecnym szczytem, czyli powyżej 22600, a gdzieś 22800, czy tam poniżej 23000, może tak powiedzmy,
znajdują się silne opory dla wzrastającej ceny. Moim zdaniem są to takie opory, które przynajmniej w stopniu minimalnym dla tych ostatnich wzrostów powinny wywołać ruch korekcyjny w dół. Ok? Co to znaczy? Przed chwilą Jurek mówił o korekcie do góry, teraz mówi o korekcie do dołu. No tak, jeszcze raz zrozumcie mnie. Jak mówię o korekcie do góry, to odpalam sobie cały spadek od ATH i mówię, że jakaś korekta większa by się przydała dla tego spadku. Przed nawet kontynuacją spadków. Czyli korekta to znaczy, że Jurek mówi, że będą wzrosty, a potem sobie może dalej Bitcoin kontynuować bessę. I teraz wchodzę w ten ruch w środek jego, czyli zmniejszam interwał z dziennego na godzinowy i mówię sobie tak, w ramach budowania się tej korekty, którą przed chwilą mówiłem, że się jej spodziewam, dostaliśmy pierwszy impuls wzrostowy. Teraz ten impuls, oceniając jego tu strukturę, powinien zostać skorygowany i szansa na to, że ta korekta się rozpocznie za chwilę jest dość istotna. Więc tu jest takie pierwsze miejsce. Liczę na tą korektę, ponieważ uwaga, jeśli ona się... Tylko zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że teraz podejmuję tu jakieś decyzje handlowe. Liczę, po prostu liczę sobie na tą korektę, ponieważ ona mi da dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli będę przy wykresie, gdy ona zacznie się kreować, czyli zobaczę tutaj złamanie tego trendu z tego miejsca, to być może odważę się na handel short w dół, choć wiem, że będzie to handel chwilowo pod prąd, czyli niezgodny z kierunkiem trendu, no bo mamy ten trend chwilowy wzrostowy. Więc będzie trudny, będzie trudniej z niego coś zarobić, ale może się udać. Natomiast liczę na to, że jeżeli ta korekta się gdzieś tu zakończy, powiedzmy, to przy założeniu, że będzie ona czytelna, bo nie wiem, czy będzie, jeżeli będzie czytelna, podejmę próby handlu long do góry. Czyli nic na razie nie wnioskuję, gdzie ta korekta, dokąd dotrze, ani jaka będzie, tylko jeżeli się ta korekta wykona, to jest prawdopodobne, że dołączę do wzrostów. Tak samo. Dobra, starczy tego, pauza, no i okej, zobaczmy co się wydarzyło, mieliśmy od DXY zacząć, ale zaczniemy od Bitcoina, zróbmy zbliżenie dokładnie na ten moment, o którym mówiłem w analizie w ubiegłym tygodniu, to jest dokładnie ta świeca, zaznaczę ją na chwilę i wspomniałem, że gdy zostanie ona wybita, czyli ten wierzchołek zostanie pokonany, a cena nie przekroczy okolic 20, właśnie dwóch, tam mówiłem 800, najlepiej 23 tysięcy, to powinniśmy dostać strzał w dół. No i co się stało? Cena wjeżdża, zalicza i jest strzał w dół. Teraz tak, ja oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, jaki będzie ten strzał, czy będzie szybki, czy wolny, czy dynamiczny, czy mniej dynamiczny. Nie wiedziałem, jaki będzie zakres cenowy tego strzału. Nie wiedziałem tego, ja tego wszystkiego nie wiedziałem. Ja tylko wiedziałem, że powinien nastąpić strzał. Jaki on będzie, nie wiedziałem. Od razu wam powiem, że dynamika tych spadków, tak duża dynamika tych spadków, była spowodowana indeksem dolara amerykańskiego. Obserwowałem bardzo dokładnie ten czas. I słuchajcie, wszystkie rynki, czy wiem, może wszystkie to przesadziłem, ale większość rynków zareagowała spójnie. To znaczy, gdy indeks dolara zaczął bardzo silnie i dynamicznie rosnąć, czyli dostaliśmy taki wzrost, jakiego nawet w indeksie dolara, no kurczę, ze świecą szukać. Nie pamiętam, kiedy indeks dolara zrobił taki wzrost. Śmieliśmy się tutaj w społeczności naszej, że to nie jest korekta, tylko dzida bojowa. Aż sobie to zanotowałem, bo to ja tylko cytuję, to nie jest mój tekst. Dzida bojowa na DXY. I ta dzida bojowa, wróćmy do Bitcoina, to też była dzida bojowa w Bitcoinie. Taka dzida bojowa. Ten spadek był bardzo dynamiczny, zaskakujący. No i przede wszystkim trochę nawet nie taki, jakiego oczekiwałbym, jakiego bym sobie życzył. No bo przypomnijcie sobie moje ostatnie słowa w analizie, którą przedstawiłem, że jeśli ta korekta będzie miała czytelny kształt, będzie dla mnie czytelnym ruchem korekcyjnym, to będę chciał po tej korekcie dołączyć do czego? Do wzrostów. Tak powiedziałem. Ale co się tutaj wydarzyło? Okazało się, większy interwał, okazało się, że ta korekta nie miała czytelnego kształtu. Czyli ja ją sobie obserwowałem, patrzyłem, jak ta cena Bitcoina spada. I tutaj oczywiście nasza społeczność, jeżeli ktoś jest, może w komentarzach potwierdzić, że podjąłem decyzję, że nic z tego, nie będzie wejścia.
Nie będę wchodził tutaj w tę korektę na zakupy. Dlatego, że po prostu utrzymam, mimo że dostrzegałem tutaj pewnego rodzaju zakupy, i chyba wszyscy je widzieliście, no bo jeżeli tutaj cena mocno spadała, tutaj tylko cienie zostawały na dole, to było widać, że ktoś tu kupuje. To były takie zakupy, które znowu trochę synchronizowały się z wieloma rynkami. To było widać w indeksach, w innych rynkach, że tutaj są jakieś zakupy. Ale za nic nie mogłem dojść, o co w tych zakupach chodzi. Dlaczego one się właśnie w tym miejscu kreują? W związku z czym stwierdziłem, że zasady moje mówią, że ok, nie rozumiesz sytuacji, nie wchodź. Nie widzisz czytelnej korekty, nie wchodź. To co masz robić? No masz czekać na to, co dalej rynek zrobi. Obserwuj, patrz, przyglądaj się. Tak też zrobiłem. W związku z czym po tej korekcie nie było zakupów, i to, co dalej robię, to po prostu obserwuję zachowanie Bitcoina. Teraz popatrzmy troszeczkę w przyszłość. Co może się dziać? Nie zmieniam długoterminowej analizy, czyli tak, długoterminowa, przypominam długoterminową analizę. Uwaga, w całym tym spadku Bitcoin nie ujawnił na wykresie zakupów. To znaczy tak, moje 23 tysiące dolarów zostało rozjechane historyczne, gdzie robiłem zakupy, cena wróciła, można było sobie wyjść na zero, jak ktoś miał ochotę. Ja nie wyszedłem i nie zamierzam z inwestycji. W tej chwili, jeżeli ten poziomy są już, to mamy tak zwane głębokie zejście korekcyjne, nie oceniam sytuacji, to znaczy nie będę próbował wyznaczać miejsc do zatrzymania. Różne są miejsca, są na 15 tysiącach, są na 13. Ale tak naprawdę w tych przestrzeniach głębokich nie ma co oceniać. Tu po prostu trzeba cierpliwie czekać, aż zobaczymy, że są zakupy. Jak dostrzeżemy, że idą duże zakupy, to wtedy trzeba do tych zakupów dołączyć i tyle. W związku z czym będę tak przynudzał z tygodnia na tydzień i mówił wam o tym, że nie wiem, nie widać, nie widać, nie widać, nie widać, aż może w pewnym momencie coś zauważę. I też nie jestem alfą i omegą, może nie zauważę, no ale umówmy się, mam pewne, że tak powiem, zasoby, które mogą mi pomóc dostrzec te zakupy. Więc jeżeli je zobaczę, to wtedy będę realizował swój plan, swoje założenia. Tak jak mówiłem, że może nawet jeszcze dokupię Bitcoina taniej, w cudzysłowie zapożyczone. Czyli będę szukał środków na dodatkowe zakupy. Na razie tego nie ma. Okay? Natomiast mam świadomość tego, że w ramach kreujących się spadków Bitcoin porusza się ruchem impulsowo-korekcyjnym, czyli spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie. I tak powiedzmy, to jest takie naturalne i normalne. W związku z czym teraz, jeżeli jesteśmy, patrzcie, mieliśmy impuls w dół, dużą korektę, impuls w dół. Czyli jesteśmy w kolejnym impulsie w dół i spodziewam się w tej chwili ruchu korekcyjnego. No ja się go spodziewam już od ubiegłotygodniowej analizy i będę się go dalej spodziewał. Nic nie zmienia faktu, że czekam na korektę do góry. Ta korekta do góry, taka korekta, powiedzmy, przynajmniej wielkości tej korekty, czekajcie, jeszcze dzienny interwał, przynajmniej wielkości tej korekty, na przykład tej, że czekam na taką korektę. To jest takie minimum, może nawet większa, ale powinna nastąpić taka korekta. W związku z czym, jeżeli wiem i spodziewam się, że w kolejnych spadkach, tu już, wiecie, bo to jest tak, tłum myśli zawsze tak. Jak spada, to tłum myśli, że będzie spadać. A jak rośnie, to tłum myśli, że będzie rosnąć. Zresztą, że będzie rosło. A ja myślę inaczej. Ja jak rośnie, to myślę o spadkach, a jak spada, to myślę o wzrostach. I wiecie co? Jakoś mnie to za bardzo nie zawodzi. To znaczy, oczywiście też mam swoje porażki, ale takie myślenie jest właściwe. Niewłaściwe jest myślenie. W tej chwili cena spada. Jesteśmy pod tym dołkiem w kolejnym impulsie spadkowym. W strukturach wewnętrznych znowu impuls spadkowy i tak dalej. Cena spada, spada, spada. No ile może jeszcze spadać? Powtarzam i powtarzam i powtarzam. Moim zdaniem ten trend, który widzimy od ATH, słabnie. Te struktury wewnętrzne, które są tutaj w dołku, stygną, słabną. Jest to wyraźnie widoczne, wyraźnie zauważalne. Dlatego nie spodziewam się, nie wiem, kolejnych dramatycznych spadków, tylko nawet jeżeli byłyby te spadki, to cały czas spodziewam się tej korekty. To ona ma być tym właściwym ruchem, który chciałbym upolować. Tak jak w Luncu polowałem na spadki we wzrostach i wiecie, że się udało, tak w Bitcoinie poluję na wzrosty w spadkach. Oczywiście, bo drodzy będę miał swoje porażki, ale wytrwałość tutaj może być kluczem do sukcesu. Czyli wróćmy do schematu Bitcoina. Cena spadła. Uwaga, spadła, czyli mamy do czynienia, spadła wybijając dno. To dość istotne, bo taki spadek mówi nam, że ten impuls już jest nieaktualny. Czyli w momencie, kiedy dno zostało wybite, tutaj ten dołek, to teraz już mogę sobie zapomnieć o tym oznaczeniu.
które tu miałem, które uważałem, że za, nie wiem, potencjalny impuls do wzrostowy do dalszych wzrostów. Przypomnę tylko, że jeszcze te wzrosty miały się scementować kiedy? Pamiętacie z ostatniej analizy, kiedy się miały scementować te wzrosty? No po wyjściu ceny, po korekcie, gdyby cena wyszła nad linię trendu, to był pierwszy moment. I drugi przebiła tutaj te szczyty, to był drugi moment. To miał być cement do budowania tej korekty. Miał to scementować moją analizę. Czyli tu mamy przypuszczenie, a później mamy potwierdzenie. Przypuszczenie, trader najpierw przypuszcza, że coś się wydarzy, a potem rynek mu to potwierdza lub nie. Więc tego rynek nam nie potwierdził. Nie mamy wyjścia nad linię trendu, nie mamy wyjścia szczytu. Mamy zanegowanie tego impulsu. Koniec, nie ma. W związku z czym, jeżeli mamy zanegowanie tego impulsu, to ja sobie mogę na pamiątkę tutaj zostawić na razie te oznaczenia, ale muszę teraz czekać na nowy sygnał do wzrostów potencjalnych. I obserwuję, więc co robię? Dalej obserwuję. Obserwuję sobie teraz tą cenę i wiecie co? Mam dobrą informację. Mam dobrą informację. Ten strzał, który tutaj się dokonał, ja go pokażę no może na interwale dziennym. Ten. Widzicie tę świecę? Tutaj. Ona się zamknęła w strukturze formacji wzrostowej z false breakiem. Bardzo fajnie. To są bardzo dwie dobre informacje. Słuchajcie, struktura wzrostowa tej świecy z wybiciem dna, czyli pozbawieniem stop lossów tutaj, słuchajcie, na tym, jak już tutaj dali nadzieję na wzrosty, to dużo traderów kupiło. I wielu traderów ustawiło zabezpieczenia stop loss na ten dołek. Czyli takie zabezpieczenia przed potencjalną dalszą stratą. I teraz, jeżeli cena zjeżdża, wybija te stop lossy i dynamicznie wraca, i jeszcze do tego buduje formację wzrostów, to jest szansa, że ta korekta może się chcieć rozwijać. Także wybaczcie mi, jeżeli to będzie dla Was, nie wiem, krępujące, irytujące, ale uważam, że ten trend ostatni spadkowy, ten mikrotrend, ten ostatni od ostatnich spadków się osłabił. W tej chwili tutaj już widzimy, że jest osłabiony. I teraz te dwie przesłanki, o których wspomniałem, tutaj mogą powodować, że Bitcoin będzie chciał rosnąć. Więc znowu co będę robił? Więc teraz ja będę robił znowu tak. Wschodzę na niższy interwał, zaczynam te wzrosty obserwować w kategoriach, a może by się tu dołączyć do tych wzrostów po korekcie odpowiedniej i jak tu dostrzegę jakąś korektę, która mnie interesuje, uśmiechnę się i powiem, dobra, próbujemy. Oczywiście też ustawię dla swojego handlu stop lossy, bo to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, mówię teraz o tradingu, nie mówię o zakupach inwestycyjnych spot, tak? Żeby mówić o zakupach inwestycyjnych spot, wracamy do wysokiego interwału, żebyśmy się dobrze rozumieli. I patrzymy tutaj na wykupienie silne, tego nie ma, nie istnieje to w tej chwili, więc nie mówimy o zakupach spot. Czy ktoś, kto dzisiaj kupi, popełni błąd? Nie, bo kupuje tanio. Gdyby tu w szczytach chciał kupować, to powiedział, że popełnia straszny błąd. Dzisiaj kupuje tanio, jeżeli jest w stanie wytrzymać jeszcze jakiś, nie wiem, jeszcze zjazd niżej potencjalny. Jeżeli to przeżyje, nie wystraszy się, to będzie mógł może kiedyś w przyszłości mówić, że kupił tanio Bitcoina. Ale teraz mówimy nie o zakupach spot, tylko o tradingu. I trading mi mówi, że w tej strukturze znowu będę szukał teraz struktury dla siebie korekcyjnej. Trochę tak jak wtedy, nie? Po korekcie. Tylko teraz jestem w niższym interwale, w mniejszym interwale. I mniejszy interwał może być, jeżeli ten handel się uda, to też niekoniecznie, ja już zaznaczam, że będzie ta duża, ta korekta, o której mówiłem wcześniej, do góry. No bo może się ten handel udać i może z niego wyjść tak, że cena na przykład dojedzie do linii trendu i znowu strzeli w dół, wybijając dno, więc zarobię na tym ruchu, prawda? Ale kiedy będę mógł powiedzieć, że rzeczywiście ta korekta będzie miała istotę tutaj, sens? Właściwie założenia moje się nie zmieniły. Jedyneczka to jest przebicie tej czerwonej linii trendu, a dwójeczka to jest wybicie tego szczytu. Czyli ja tu będę próbował zajmować pozycję, może się uda, może nie, może wejdę dobrze, a może nie znajdę miejsca, albo może wejdę, albo wybiją mi na stop lossie. Normalny trading. Ale to, czy z tego będzie coś więcej, nawet jeżeli wejdę, to będę mógł mówić dopiero, kiedy cena pokona linię trendu i pokona ten szczyt, wtedy będę mógł powiedzieć, o, może będzie z tego coś więcej. Dobra, starczy, bo się rozgadałem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko tak, jak mogłem najlepiej. Jeszcze tutaj zobaczę tylko. Ok. I obserwujemy. DXY. Co zrobił indeks dolara amerykańskiego? Przede wszystkim
Może tak, jak wyglądały moje wcześniejsze projekcje? No to mieliśmy ten clean, cena ładnie wyszła z cleana, ładnie zadziałała podażą. Do tego momentu było wszystko ładnie. Cena spadała zgodnie z przewidywaniami. W ramach spadków, uwaga, tutaj ważne, budowała luki na wykresie. Zaraz do nich wrócimy. Natomiast znowu, nawet mówiłem wam, że spodziewam się jakiejś korekty do góry, może dalszych spadków, bo to tak się dzieje często, że zanim te spadki właściwe nadejdą, to trzeba robić korektę. Ale to, czego się nie spodziewałem i to właśnie też zaskoczyło mnie troszeczkę w Bitcoinie i w innych walorach, to tej dynamiki, tej zmienności. Nie spodziewałem się. Ona była dla mnie troszeczkę zaskakująca i tej dynamiki, która aż tak wysoko cofnęła tutaj rozwijającą się korektę indeksu dolara, bo taki dynamiczny wjazd aż pod same szczyty może zanegować, jest to trochę, to jest takie, stawiam sobie tutaj wykrzyknik i mówię, uwaga, być może twoja analiza się nie sprawdzi, to jest zawsze osłabiające. No dobra wiadomość, analiza, czyli analiza, która mówi, że moglibyśmy zjechać jeszcze niżej z indeksem, czyli nawet do 106 punktów, do tej zielonej linii, do tej żółtej strefy. To był taki target bazowy. No, te targety musiałbym skasować, jeżeli cena z jakichś przyczyn wybije szczyt. Ja myślę, że dużo się zadzieje w środę, bo bodajże w środę, czyli środa, czwartek mają być... ma Mr. Powell wystąpić i mamy wiedzieć, jakie są stopy procentowe, podwyżka w Stanach, więc tutaj indeks dolara musi moim zdaniem na to zareagować. To mówi się, że to była reakcja, ta zmienność, uwaga, teraz znowu nie kierunek, tylko ja zawsze mówię, ta zmienność, czyli ta dynamika, to jest reakcja na inflację, która jest chyba bodajże wyższa niż się spodziewaliśmy. Poprawcie mnie, ja nie siedzę zbyt mocno w fundamentach. No ale wracając do analizy, czy to neguje mój scenariusz spadkowy? Nie, nie neguje, on go osłabia, czyli ten swing, on osłabia mój scenariusz spadkowy. Co ja sobie tu na wykresie jeszcze zaznaczyłem? Zaznaczyłem te dwie luki, które wcześniej wygenerował wykres w spadkach i obie luki zostały bardzo ładnie domknięte przez cenę, już w tej chwili. No nie będę tłumaczył teraz działania luk, tylko zwracam waszą uwagę, że tu były luki, zostały domknięte tym jednym swingiem i dotarliśmy po prostu do oporu na wykresie, to jest punkt oporu. I uwaga, punkt oporu niekoniecznie ma zadanie na to, żeby zawrócić trend. Punkt oporu ma zadanie, żeby próbować zawrócić trend, takie są założenia, ale powiedzmy w lżejszym wydaniu przynajmniej go zatrzymać na jakiś czas. No i to się w tej chwili dzieje, ja sobie w tej chwili tylko z dnia na dzień rozciągam ten punkt oporu. No i obserwuję, no jeżeli ten opór zatrzyma cenę, zatrzyma indeks dolara, to fajnie, jeżeli stanie przebity, no to już raczej opór ze szczytu nie zatrzyma, będziemy rośli dalej. No i ta środa będzie ważna. Tutaj jednak sugeruję wpleść fundamenty, poczekać na tą środę, zobaczyć, co się wydarzy. Chociaż osoby, które handlują pod fundamenty, moim zdaniem uważają, że to już zostało wliczone w cenę tutaj, wycenione, że teraz środowe wydarzenia niekoniecznie będą miały wpływ, natomiast też odwołuję do tego, żeby patrzeć na ten wykres przy każdej analizie waloru, który jest wyceniany w dolarze amerykańskim. W tej chwili zwróćcie uwagę, że dolar, przypomnę tylko, pnie się w górę bardzo mocno, a najsilniejszą rzeczą w analizie technicznej jest trend. I tutaj trend jest wzrostowy, czyli największe szanse mają analizy wzrostowe. Zakładamy teoretycznie wzrosty, dopóki trend wyraźnie nie zawróci, a on jeszcze nie zawrócił. Można tutaj mówić o jakimś osłabieniu lub nie, ale na pewno nie o zawróceniu. W związku z czym trend jest wzrostowy i to nie jest dobre dla walorów takich jak Bitcoin do dolara, jak złoto do dolara, jak srebro do dolara, jak indeksy, jak akcje do dolara. To jest dobre. I my teraz, przypomnę, liczyliśmy tutaj na rozwój tej korekty, żeby złapać, żeby te walory, które wyceniane, które widzimy spadki, żeby one złapały oddech, czyli zbudowały tę korektę wzrostową, jak przed chwilą mówiłem o Bitcoinie, prawda? Żeby zbudowały właśnie taką korektę. Taka korekta w dół na indeksie dolara mogłaby nam pomóc we wzrostach w Bitcoinie, we wzrostach w różnych innych walorach do dolara. Więc po prostu obserwujemy, co tu się będzie działo. No i tyle mam do powiedzenia o DXY. Myślę, że wystarczy. Zajrzyjmy do kryptowaluty LUNC.
W przypadku Lunca może zacznę od wykresu jakiegoś czystego, dajcie mi chwilę. Więc tak. Żeby już nie przedłużać. Krótko, zwięźle i na temat. Lunc. Zasadniczo, jak wiecie, moje projekcje co do Lunca, zawsze jak jest taka dzida do góry, to musi być taki zjazd w dół. Więc ja jestem prospadkowy, udało się zająć pozycję short w miarę przy szczycie, trzymam część tych pozycji, część z nich zrealizowałem. Dlaczego tak? Dlatego tak, że są w historii przypadki w przyrodzie walorów, jak to już wam pokazywałem w ubiegłym tygodniu, bodajże takich jak DOK, który jeszcze chce, będzie, który to po takim zachowaniu, jak jest tutaj, jeszcze próbował, ta pompa jeszcze się realizowała. Ja nie mogę w 100% założyć, że tutaj tak nie będzie. Muszę dopuszczać, a co jeśli nie mam racji? Czyli chcę spadki, ale gdybym nie miał racji, to co będzie w sytuacji przeciwnej do mojej analizy? Więc tak. Na początku dodam, że w interwale tygodniowym jest tutaj całkiem czytelna formacja spadków, która zapowiada spadki. Trzeba na to zwrócić uwagę. Jeśli i teraz tak, znaleźliśmy się w ciekawym miejscu tu na dole, zaraz pokażę to w niższym interwale, które podbija cenę do góry. I teraz w zależności od tego, czy to będzie pompowane, czy nie, o czym moim zdaniem nie będzie decydował tłum, tylko smart money w tym przypadku, jeżeli można nazwać tą rzeszę ludzi smart money w kryptowalucie Lunc, bo dla nich to jest trochę mały kapitał, no ale powiedzmy, jeżeli będzie to manipulowane, to będą próbowali właśnie z tych poziomów wybić Lunca jeszcze raz na pompę. Teraz tak, na ile im się ta próba powiedzie, no to zobaczymy. W każdym razie minimum, które możemy dostać, to jest test tej formacji przed dalszymi spadkami. Taki test formacji, różnie się to odbywa, z reguły sięga 50% tego swingu, czyli takie wzrosty całkiem już mogą być zauważalne. W przypadku silnego trendu za plecami potrafi nawet dojść do szczytu, a skrajnie zdarza się, że nawet ten szczyt zostaje przebity. I tak było właśnie w przypadku DOG. Swego czasu już nie będę wracał, bo wam to pokazywałem. I podobnie było w Bitcoinie. Też tutaj czyli miały być spadki i są spadki, natomiast test wyszedł nawet nad szczyt. W tym przypadku to też się może wydarzyć. I ja teraz, słuchajcie, no dobra, i ja teraz rozpatruję Lunca w kategoriach takich. Mam swojego shorta jeszcze i już na nim ładnie zarobiłem, a może zarobię jeszcze więcej, chciałbym zarobić jeszcze więcej, próbuję te pozycje utrzymywać. Ale jeśli Lunc miałby rosnąć, to zająłem pozycję long dokładnie w tym miejscu. Tu miałem nieudane próby long w tej przestrzeni. Nieudane w sensie, że nawet jeżeli tradingowo nie wyszedłem tu ze stratą, no to cena jeszcze spadła, prawda? Ale zatrzymała się dokładnie na, jak to niektórzy mówią, złotym mierzeniu, czyli na 6,18 całych spadków. Przypomnę, że DOG właśnie też zatrzymał się historycznie na tym mierzeniu. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się coś takiego. Ten strzał jest mniej imponujący niż ten, który był tutaj z 50. Ten, który był z 50, dawał większe nadzieje na dalsze wzrosty niż ten tutaj. Ten jest słabszy. Ten ma mniejszą moc. Natomiast no, dlaczego te wzrosty się nie udały? No możemy sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że znowu indeks dolara, prawda? No bo zobaczcie, co to jest w ogóle? To jest walor, czyli kryptowaluta wyceniana do dolara. No, jest to do USD. Okay? Czyli jeżeli indeks dolara gwałtownie i silnie się umocnił, no to automatycznie tu zobaczyliśmy wyjście na dno. Czyli znowu zobaczcie, jaka ważna korelacja. No dobra, ale co dalej? Kolejna próba, czyli tu już mamy longi, cena sobie rośnie. I teraz tak, w tej próbie nie ma już tyle siły, co w tej poprzedniej, ona jest słabsza. Na razie weszło, dało zarobić, zresztą to, co wam pokazywałem gdzieś tam na te znowu tam set procent ileś, to jest właśnie ten ruch. I walor stygnie. Co to znaczy stygnie walor? To znaczy, że jak tu próbuję teraz w ostatnich
W ostatnim zachowaniu na wykresie, czyli w zachowaniu od szczytu tego, czyli od 16 września do 20, czyli ostatnie 4 dni, jak tu próbuję znaleźć coś ciekawego, to zarówno w przypadku spadków, jak i w przypadku wzrostów nic takiego nie znajduję. Coś tam słabego, co później się okazuje, że nie wychodzi. Tutaj taki short nie wyszedł jeden. Więc walor stygnie. Nic ciekawego nie kreuje. I to nie wróży dobrze, jeśli chodzi o perspektywę tej analizy. Wbrew mojej analizie, wiem, że już nakomplikowałem, ale tej analizy, czyli mówiącej o tym, że z żółtej strefy to pojedziemy nie wiadomo jak daleko. Czyli wracamy do tego schematu, że jednak zrobimy dno. Ale wiecie co, ja nie kasuję tych longów, ja je po prostu zabezpieczam przed stratą, czyli stawiam sobie zlecenia zabezpieczające nad ceną. Jak mi walną w dno, to najwyżej wyjdę na zero, prawda? Jak mi walną w dno, to nie stracę, nie zarobię, nie stracę, ale próbuję. I co będę robił dalej? No będę dalej obserwował tutaj to zachowanie. I w tym zachowaniu, słuchajcie, dalej będę szukał przesłanek do tego, czy cena może rosnąć, czy spadać, ale w tej chwili, w ostatnich dniach, takich przesłanek tutaj po prostu nie znajduję żadnych. Jeśli jakieś znajdę, to na pewno podzielę się z Wami też, jeżeli to będzie z początkiem tygodnia, jeżeli gdzieś tam indziej, to zdecydowanie mamy wątek specjalny założony w naszej społeczności. Zaraz Wam pokażę, który kontynuujemy już od dawna. Tutaj taki lunc, próbujemy i tutaj cała historia, to wszystkie wpisy, co, jak, kiedy robiłem, wszystkie sukcesy, wszystkie porażki, to wszystko tutaj jest, konsultacje, pytania, odpowiedzi. Tam jesteśmy bardzo na bieżąco. No ale nakreśliłem Wam przynajmniej kształt tego, co tu się dzieje i pamiętajmy o tej formacji spadkowej. Zresztą zobaczcie, że w interwale dziennym tu też była formacja spadków i już ładnie zadziałała spadkami, także to wszystko się dzieje. Dobrze, srebro i złoto. Na początek istotna uwaga, że srebro i złoto jest głównie wyceniane w dolarze amerykańskim, w związku z czym jeśli chcemy analizować te walory, to musimy mieć cały czas świadomość, co się dzieje. Przypominam, co się dzieje na tym wykresie. OK, dopóki tu będziemy widzieli silne dynamiczne wzrosty, dopóty srebro i złoto będzie miało problem z nabieraniem wartości. Co sprzyja z kolei wzrostom na złocie i srebrze? No sprzyja, uwaga, wzrostom w długim terminie, czyli odpalając sobie teraz interwał tygodniowy, a być może nawet i miesięczny, sprzyja, uwaga, inflacja. Inflacja to jest to, co będzie powodowało, że w sposób naturalny walory będą na wykresie rosły. Natomiast no, w ramach tych wzrostów znowu, czyli spadek wartości pieniądza, oczywiście spadek wartości dolara w tym przypadku, no w tym przypadku dolar amerykański, który trochę odbiega od pozostałych, czyli inflacja inflacją, ale dolar się umacnia. Tylko przypominam, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, jest to na pewno ograniczone w czasie. Kiedyś się odwróci, obserwujemy DXY, żeby spróbować złapać moment tego odwrócenia, trwałego, stałego odwrócenia. W tej chwili tego odwrócenia jeszcze nie ma, więc pamiętamy o tym, dlatego teraz mamy do czynienia ze spadkami w walorach wycenionych do dolara, kapitał odpływa do dolara, dolar się umacnia, jest jakby potrzeba nabywcza tego dolara, a ulatnia się z innych walorów, jak widać ze złota również, no złoto spada. Wycena złota spada. Także to jest taka uwaga na początek. A teraz przejdźmy do analizy samych wykresów. Co mówią mi wykresy złota i srebra? To już Wam mówię. Srebro na początek długoterminowo. Mieliśmy spadki od maja 2011 nieprzerwane, czyli do 20, słuchajcie, 9 lat spadków. No, czy to dziwi po takiej pionowej szpili do góry? 9-letnia korekta. Ale w 2020 roku, czyli ten strzał pandemiczny, znowu przypomnę, który się tu odbył, i tuż po nim silny wzrost srebra, silny z poziomu, z pozycji 11 do, uwaga, 30 dolarów. Pomyślcie, jaki to jest procentowy wzrost. I dalej ruch korekcyjny. Ruch korekcyjny, który trwa od sierpnia 2020 roku,
Nie tu się zaczął, tylko już tu się zaczął. To był znowu test, który wyszedł po silnym trendzie nad szczyt i właściwe spadki. Klasyka gatunku, techniczna klasyka gatunku. Jedziemy w dół. W tej chwili srebro. Nawet już nie w tej chwili, bo widzieliście wcześniej moje niebieskie poziomy w okolicach 20-20 paru dolarów. Srebro trafia na poziomy, które są potencjalnymi poziomami zakończenia korekty. To są poziomy, które mogłyby taką korektę zakończyć. Ja nie mówię, że ją zakończą, bo na przykład w Bitcoinie się to rozsypało, jak wiecie, ale są to silne miejsca, których nie wolno lekceważyć. I ja ich nie lekceważę, w związku z czym w tej chwili jesteśmy na wykresie. Dopóki one są obowiązujące, to ja szanuję te miejsca. Ostatnie takie to był poziom 18,72, który zadziała takimi wzrostami, tutaj widzicie. I później kontynuacja trendu, spadek pod dołek, zatrzymanie na kolejnym poziomie, to jest 17,82. I 1 września 2022 rok, strzał z drugiego niebieskiego poziomu, w tej chwili kreujący impuls wzrostowy do góry. Oczywiście w globalnym ujęciu, mówiąc o wzrostach, działam przeciwko trendowi długoterminowemu, prawda? Więc ja zakładam to, że tu mogę się pomylić, jak zwykle zresztą, zawsze mogę się pomylić. No jeżeli cena drastycznie zjedzie poniżej niebieskich poziomów, to będzie trochę tak jak w Bitcoinie. Koniec projekcji na zatrzymanie spadków srebra. Teraz po prostu obserwujemy wykres i obserwujemy, czy smart money i grube ryby zaczynają kupować. Ale tu jeszcze będziemy próbowali zatrzymać te spadki srebra i w tej chwili jadę po kolei za tym impulsem, który się we wrześniu rozpoczął. 1 września. W tej chwili cena, widać, wykonuje dla niego korektę i próbuje łapać wzrosty. Te wzrosty, przyznaję, nawet w dniu dzisiejszym, handel bardzo nieudany. Dwie próby zatrzymania dzisiaj tego swingu, tutaj widzicie, zakończyły się niepowodzeniem moim. Ale to jest u tradera naturalne, normalne. No, czasami, wiecie, ja pamiętam, znaczy moje rekordy to jest pięciokrotne, to jest nawet pięć razy próba wejścia w rynek jakiś. I dopiero na przykład za piątym razem się udaje skutecznie dołączyć do wzrostów. No niestety wszystkie wcześniejsze cztery nieudane próby to są stop lossy wybite, czyli poniesione koszty. I później najpierw trzeba odrobić te koszty, a później dopiero człowiek się cieszy z zysku. Zdarza się, że wychodzi się w takich sytuacjach po prostu na zero. No ale to jest znowu trading. Nie jest lekka praca. No i co dalej z tym srebrem? Dalej ze srebrem mimo wszystko będę zakładał tutaj wzrosty nie tylko w długim terminie, ale również w takim krótkim ujęciu. Jesteśmy na interwale godzinowym, czy w interwale godzinowym. Interesuje mnie poziom 50, czyli tutaj ten poziom 19,22. 19,22, nawet naciągniemy go delikatnie do góry na 19,22. O, 19,222. Tutaj ten poziom mnie interesuje, będzie interesujący dla mnie. Ale również i wybicie tych dwóch dołków istotnych, ale również cała przestrzeń między 19.07 a 19.11. Ta przestrzeń również jest interesująca w ujęciu takim, że dodatkowo poza istotnymi poziomami tutaj będziemy mieli do czynienia, czy moglibyśmy mieć do czynienia z retestem, kolejnym retestem tej linii, tej trendu po przebiciu. I to wszystko, co wam pokazałem, moim zdaniem jest prowzrostowe. Jest prowzrostowe i będę próbował, zobaczymy. No jeżeli nie uda się, to stracę na stop lossie, jeżeli się uda, to zyskam. Jeżeli oba scenariusze się rozpadną, nie wiem, z jakichś przyczyn, zaneguję tutaj analiza te wzrosty, na przykład, nie wiem, zejściem znowu pod linię trendu czy cokolwiek, no to będę szedł za analizą z wyższego interwału, czyli będę szukał innych, kolejnych miejsc, znowu prowzrostowych prawdopodobnie. Nie uważam, żebym tutaj w srebrze starał się handlować short w dół. Wydaje mi się, że będę handlował long. Natomiast co jest słabą stroną analizy srebra do góry, takiej globalnej, może nawet nie chwilowej, tylko globalnej, na pewno jest słabą stroną tutaj złoto. Jesteśmy już na wykresie złota. No i co? Życzyłbym sobie zobaczyć złoto poniżej 1500, no niech będzie 70, zaokrąglimy. Życzyłbym sobie, dlatego że będę uważał, że ta cała przestrzeń to jest doskonała przestrzeń do zakończenia długoterminowej korekty i rozpoczęcia długoterminowych wzrostów.
I globalnie rzecz ujmując, w tej przestrzeni będę się ustawiał na zakupy fizyczne złota, które przypominam Wam, że historycznie już się odbywały tutaj pod ten swing. No ale przypomnę Wam też, że mniej więcej w tym swingu, nie pamiętam czy to były te dołki, czy te dołki, stwierdziliśmy, że dalsze założenia co do wzrostów złota nie mają racji bytu, bo gdzieś to było ostatnie miejsce, które mogłoby zatrzymać swing spadkowy, a zrobiło jedynie delikatny ruch w górę, przepraszam, co było pretekstem do ewakuacji, czyli tu można było się ewakuować, czyli te dołki zbieraliśmy z zakupów, tu można było się ewakuować zgodnie z naszymi projekcjami. No i całkiem słusznie, bo później cena zaczęła spadać w dół. I teraz tak, są pewne grupy osób, które uważają, że to wsparcie, które zaznaczyłem, widzicie tutaj pomarańczowym kolorem, jest kluczowe. I że to wsparcie mogłoby cenę Bitcoina wybić na szczyt i już długoterminowy trend wzrostowy. Ja jestem tutaj trochę innego zdania. Uważam, że to wsparcie, jeżeli ma cokolwiek wykonać, to wykona tylko jakiś ruch korekcyjny do góry dla ostatnich spadków. Po tej korekcie powinny nastąpić dalsze spadki. To jest tak w najlżejszym wydaniu, bo właściwie powiem Wam szczerze, że po raz, no może ten pierwszy to nie, ale tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, w tej chwili w piątej próbie, to niestety raczej bywa tak, że po tylu próbach takie wsparcie jest już przebijane. Później ono stanowi istotny opór dla potencjalnie wzrastającej ceny, czyli mi tu jest bliżej w tej chwili do przebicia tego. Jak to zostanie trwale przebicie, czyli jeszcze z tydzień, dwa zobaczymy, jak się świece pozamykają tu poniżej, to już później będzie trudno, Bitcoinowi, przepraszam, złotu, będzie trudno się z powrotem przebić tutaj przez to. Będzie to opór, będą tu szły silne zlecenia short z tych przestrzeni. A dla mnie, no dobrze, jeżeli by się tutaj później cena dostała do tych przestrzeni, ponieważ ja docelowo od tego miejsca zamierzam dokonywać zakupu złota. Oczywiście również dla takich zakupów ustalę jakiś plan B, no bo co jeśli, nie wiem, złoto miałoby mnie tutaj oszukać i spadać, spadać, spadać. Więc zawsze jest jakiś scenariusz ewakuacyjny, kiedy rozpocząć ewakuację, kiedy przestać brnąć ślepo w jeden scenariusz, bo tak się nie da, ale na razie tak to wygląda dla złota, więc tak, zakładam spadki w złocie, dopuszczam korektę wzrostową przed kontynuacją spadków i to właściwie tyle. I dlatego to złoto jest mi nie po drodze ze srebrem. Zastanawiam się, jak te dwa walory to rozwiążą. Na pewno jest to pewnego rodzaju słabość dla srebra, no bo umówmy się, jednak te walory są tutaj gdzieś ze sobą powiązane, mają te same grupy inwestorów i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wiadomo, że nie są to te same walory. No, zawsze rozbieżność między wykresami jest możliwa. Czasami korelują ze sobą, potem mogą tę korelację zerwać. Jak to w życiu. Więc liczę na to, że mimo że to osłabia scenariusz wzrostowy dla srebra, te potencjalne spadki złota, to że to się rynek to jakoś wyjaśni. Nie wiem, na przykład zrobić może szybki swing, dojazd i szybki dynamiczny powrót. Tak też się zdarza. Chociaż niekoniecznie w złocie, bo to, no ale w złocie też były takie sytuacje. Tutaj zobaczcie, miała być korekta, to została zrobiona i cena szybko wróciła. Pamiętam ten moment bardzo dobrze. Byłem wtedy tutaj na samym dnie, czekałem z zakupami i się doczekałem. No ale to było szybkie. Być może teraz też po takiej długiej już korekcie, która nudzi wszystkich, tu jeszcze jakiś dynamiczny taki strzał. Może też byśmy mieli okazję dostać coś takiego szybkiego i dynamicznego. No trzeba być czujnym na pewno, bo faktycznie wjazd w te poziomy cenowe to mógłby być silny popyt, który mógłby w sposób dynamiczny pozostawić później na wykresie na przykład taką świecę. I tu na chwilę możemy jeszcze jedną rzecz omówić. Prawie zawsze albo bardzo często zdarza się tak, że zadajecie pytanie, gdzie ja kupuję złoto, gdzie ja kupuję srebro. No więc gdzie ja kupuję złoto i srebro, to fizyczne, to przede wszystkim no, w punktach, gdzie takie złoto i srebro można kupić, ale najczęściej, czyli na przykład, nie wiem, Flying Atoms handluje złotem, Mennice, wpiszecie, wygooglujecie sobie, można takie złoto kupić fizycznie i srebro, lub też ewentualnie sprzedać, jest też skup, można też handlować złomem złota, też jest taki rynek.
Natomiast najczęściej z najłatwiejszym dostępem, czyli takim jak tutaj w kryptowalutach, czyli gdzie kupujemy wirtualne zakupy, robimy klikając w klawiaturę oczywiście, no to pozwoliłem sobie nagrać film ostatnio, to wam pokażę zaraz. Wam zaraz pokażę. Gdzie handluję złotem? Uwaga, u brokera. U brokera. Czyli nie kupuję fizycznie złota, tylko obstawiam, jakby zakładam się o jego cenę, czy będzie rosła, czy spadała. Tak, no to tak jak w handlu futures, tak samo rynek forex, starszy zresztą od naszych kryptowalutowych tutaj futuresów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Więc nagrałem taki film pod tytułem Jak założyć konto forex i broker, którego polecam od lat, plus bonus. Co to znaczy? Krótko tylko powiem, że film znajdziecie oczywiście w nagraniach wideo, zresztą może wrzucę to też do opisu dzisiejszego i kolejnych nagrań. Natomiast w tym filmie tłumaczę, dlaczego akurat ten broker, którego wymieniłem. Dlatego przede wszystkim, powiem teraz, że przede wszystkim dlatego, że od wielu lat ja z nim współpracuję, ja się nigdy nie zawiodłem, mam bardzo dobry kontakt zarówno z supportem, jak też dość dobry. Jeżeli jest tak, wymaga tego potrzeba z właścicielem tej instytucji, mam do nich stuprocentowe zaufanie, nigdy mnie nie zawiedli i przede wszystkim uważam, że jest to bardzo dobra instytucja dla osób, które zaczynają swoją przygodę. Także nie tak jak to każdy Polak myśli, bo najtaniej, bo wiecie, Polacy to mają tak, gdzie jest najtaniej? Najtaniej, a najniższy spread, to już ja to biorę. Ok, zobaczymy początkujący, jak zaczną tam handlować, jak im pierwsza jakaś przeszkoda, kłoda pod nogi wpadnie, jak oni sobie z tym poradzą. Także stosunkowo można regulować sobie tam dźwignię, polecam nie za wysoką, jak ktoś zaczyna, bo wysoka to zawsze jest łatwiej stracić niż zyskać. Ale nie będę się już więcej rozgadywał. Taki film nagrałem, tutaj handluję, tu handluję od lat, ponieważ jesteśmy już dużą społecznością, dużą grupą, to udało się już zresztą któryś raz z kolei nawet wynegocjować bonus specjalny do takiego konta, jeżeli ktoś ma ochotę, zwłaszcza dla osób początkujących, czyli broker dokłada od siebie dolary, których nie można wypłacić, ale można je traktować jako zabezpieczenie oraz depozyt do handlu. Także to jest dla osób początkujących moim zdaniem też taki przywilej. No i tyle, żeby to już nie wychodziło na jakąś nadmierną reklamę, ale w tym miejscu mówię, gdzie złoto, gdzie srebro, macie moją odpowiedź. A teraz przejdźmy do tego rynku z powrotem. Zobaczmy, kto tutaj nam się wyłamał trochę z rankingu, czyli gdzie ta zmienność, czy w jedną, czy w drugą stronę była wyjątkowo wyróżniająca się, tam poszukamy dla siebie okazji. Najpierw we wzrostach, no czyli Z. Jest ewidentnie coś więcej tu się dzieje niż. Co nie znaczy, że będziemy dołączać do wzrostu, bo czasami wykres powie, że w tamtym rynku będziemy dołączać do spadków, ale. A czasami nic nie powie, ale zajrzyjmy do czyli Z. Jesteśmy już na wykresie czyli Z, jakiś mój archiwalny wykres, kalkulacja TradingView z Binance. I mamy go tak, jak go zostawiłem kiedy właściwie. Na początku tego roku. Na początku tego roku założyłem tutaj dwie strefy podaży. Tak to było historycznie, czyli P1 i P2. I założyłem, że z jednej z tych dwóch stref nastąpią spadki zgodnie z kierunkiem trendu, czyli po wybicie tego dołka. Wystarczyła już strefa podaży pierwsza. Cena, zobaczcie, takim szeregiem tutaj świec czerwonych wystrzeliła w dół, zaliczając nowe dno. I taka jest historia. Co się dzieje teraz tutaj? Mamy silne wzrosty. No rzeczywiście wzrosty są silne. W tej chwili już nawet 200% licząc od dołka. Przy czym zakładam, że nikomu się nie udało wejść w dołku, żeby teraz kaszować te 200%. Ale spróbujmy popatrzeć, co się może dalej dziać. Przede wszystkim ważne jest z perspektywy historycznej, że cena tutaj w tej chwili, może nie w tej chwili, ale całkiem niedawno, w ostatnich tygodniach, w sierpniu, testowała linię trendu, ważną linię trendu, czyli to, co chciałbym zobaczyć w Bitcoinie. Pierwszy test i potem przebicie. I już jesteśmy, słuchajcie, ten test zadziałał spadkami, czyli tak jak w Bitcoinie trochę ostatnio, ale cena wróciła i pokonała linię trendu. Jest to dosyć pozytywne, jeśli chodzi o dalsze wzrosty. Dobra, czyli tu widzimy to prowzrostowo. A co jeszcze widać na wykresie? No dobra, słuchajcie, na wykresie widzimy, że ta wcześniejsza strefa podaży, która zadziałała podażą, czyli spadkami, buduje dzisiaj dla właściwie teraz wzrastającej tutaj ceny, buduje silne miejsce podażowe.
I teraz tak, skoro tak jest, to ja bym się za specjalnie nie wychylał w dłuższe analizy niż to, że cena dotrze do żółtej strefy. Ona jeszcze nie dotarła. Przynajmniej na tym wykresie, nie? No warto byłoby sprawdzić, czy być może inne wykresy innych dostawców nie zaliczyły już tej żółtej strefy, bo to jest ważne. Jeśli cena zaliczy już tą żółtą strefę, czyli tak, dopóki jej nie zaliczyła, to wykres jest prowzrostowy. Jeśli już zaliczy żółtą strefę, to od tego momentu mamy przeniesienie tej podaży w tej chwili tutaj i mamy strefę potencjalną podażową, która może, i tu jestem bardzo o tym przekonany, na chwilę przynajmniej zatrzymać wzrosty, a trochę mniej, ale również jest to moja analiza, że może skierować te wzrosty w stronę znowu ataku na dno. I wtedy w takim wydaniu dostaniemy ruch korekcyjny, co tłum oceni w dłuższej perspektywie jako konsolidacja ceny. Czyli będzie to wyglądało jak konsolidująca się cena. Nie chciałbym się zabijać o to, że z tej konsolidacji wyjdziemy dołem, bo być może w zależności od tego, gdzie później w długim terminie rynek krypto się będzie kreował, jeżeli zmieni Bitcoin swoje nastawienie nabycze, to i z tej konsolidacji możemy wyjść górą, jeżeli będzie podążał w spadkach, to wtedy dołem. W każdym razie to może być potraktowane właśnie jako konsolidacja, bo tutaj spadki z żółtej strefy będą powodowały, że będzie znowu retest linii trendu, więc to się będzie mogło odbijać. Najbardziej byłbym zaskoczony, gdyby czyli Z przebił po prostu sobie, tak po prostu sobie przebił żółtą strefę. To byłoby wbrew mojej analizie, co nie znaczy, że traktowałbym ten walor inwestycyjnie na zakupy, no bo inwestycyjnie to po 200 paru procentowych wzrostach to nie jest moim zdaniem jakieś tam super rentowne i dochodowe, ale być może trading by tutaj mógł się udać, czyli coś by się tutaj udało wstawić do tego wykresu. No ale to będę oceniał w dalszej perspektywie, na razie jakoś on nie przyciągnął. Słuchajcie, jak pamiętacie, jak zajrzeliśmy sobie tutaj jakiś czas temu i wszedłem na wykres Lunca, to po prostu od razu mi się zrobiło ciepło. Tam były okazje do handlu. Jak otwieram sobie wykres, czyli Z, i też widzę, co tu się dzieje, to niestety muszę wam powiedzieć, że nie robi mi się to jakoś specjalnie ciepło. Ja rozumiem, że dzisiaj tutaj tłum może zachwycać się tym, że Lunc bardzo ładnie rośnie i pokazuje, przepraszam, czyli Z, i pokazuje wzrosty, opiera się całemu marketowi, ale ja dla siebie po prostu tutaj okazji nie odnajduję. Przynajmniej nie w tym interwale. Może gdzieś tu w strukturach wewnętrznych coś by mnie zainteresowało do tradingu, ale to już bardzo niski interwał prawdopodobnie, więc chyba nawet bez sensu, żebym tutaj o nim mówił, bo cokolwiek powiem, to i tak już w YouTubie tego nie poprowadzimy razem. Więc tak w średnim i długim terminie nic interesującego, a te wzrosty prawdopodobnie gdzieś tu zaraz będzie podaż się objawiać i będą spadki. Prawdopodobnie będą spadki. Także to, czyli Z, które wzbudziło moje zainteresowanie na początku, jeśli chodzi o dół, to tutaj nikt się nie wyróżnia. Bardzo podobnie wszystko wygląda. Luna, Terra, Ethereum Classic w czołówce, ale nie ma jakiegoś wyróżnika spośród specjalnego pozostałych, czyli cały market jedzie w dół. Większość marketu jedzie w dół, nie cały, tylko większość. No dobra, mam nadzieję, że dzisiejsza analiza wam się podobała. Myślę, że jeśli chodzi o wartość co do przewidywań kolejnych zachowań ceny, to jest ona taka, powiedzmy, jakaś przeciętna. Nie mamy tutaj jakichś super fajnych układów, że a Jurek powiedział, że jak tylko dotknie tego i tego poziomu, to powinno parzyć aż i sunąć w danym kierunku. No ale to wykres rządzi, a my staramy się go odczytywać, prawda? Jeżeli coś się ciekawego dzieje, to czytamy. No, było fajnie, była euforia w ostatnim miesiącu, był Lunc, było parę innych. Było naprawdę, naprawdę emocjonująco, a tak nie może być cały czas. No to raczej się nie zdarza. Musi być trochę monotonii, musi być trochę nudy, musi być trochę porażek. Zobaczymy, co pokaże ten środowy Fed. Przepraszam, Powell nam opowie tutaj. A propos, zobaczymy, jak indeks dolara się zachowa. No, będzie moim zdaniem ciekawy tydzień, choć na razie wydaje się być nieciekawy. No i cóż, chętne osoby przypominam i zachęcam do odwiedzania nas w trakcie dni otwartych. Zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to już wszystko. Kończymy dzisiejsze nagranie. Trzymajcie się, życzę wam udanego handlu.